O Boże, naprawdę to robię. ありません。サバラネクティ、サバリタイナレ、サバティーノ。ちょっと挨拶した方がいいかな。今日モデルさんのおかげで髪の毛を切ります。 Zielonego pojęcia, jak nazwę ten filmik, ale zanim przejdę do makijażu, muszę skolić brwi. Także pierwszy raz w życiu świadomie, z pełną premedytacją, zaraz skolę brwi. Mam nadzieję, że nie będę wyglądać jak człowiek ryba albo coś innego dziwnego. Brwi szybko odrastają, więc myślę, że nie będzie jakiejś wielkiej dramy, jeżeli je sobie teraz skolę do jednego cosplayu. Ktoś do mnie pisze. Przestań do mnie pisać, kiedy nagrywam. No to co? Wielki krok w kierunku nowego looku. Specjalnie zapuszczałam, to są moje zapuszczane brwi, więc... O Boże, naprawdę to robię. Wiecie, jak się czuję? Jakbym miała tego żałować. O Boże, ale ja wyglądam. Chyba już wiemy, po co są człowiekowi brwi. Nie komentujcie. Albo komentujcie, będzie śmiesznie. Napiszcie mi na dole, kogo przypominam, jak nie mam brwi. Wyglądam jak... kto? Jak kula? Skąd się tyle nagle tyle głosów? Jest dobrze. Jestem kulką. Kulką bez brwi. Naprawdę to zrobiłam, nie wierzę. Jeszcze do mnie nie dotarło. No pięknie wyglądam. Także dzięki za dzisiaj. To jest koniec filmiku. Trzymajcie się, pa! Nie no, dobra, żartowałam. Nie. Mieliśmy nagrywać filmik makijażowy, więc będzie filmik makijażowy, kiedy już nie mam brwi. Pomyślałam, że dzisiaj po raz pierwszy przetestujemy klej do podklejania powiek, skoro już się tak bawimy ekstremalnie. Gdzie ja mam nożyczki? Produkt wygląda w ten sposób. Mamy taką szpatułkę do pychania powieki. Ja właśnie w tym miejscu mniej więcej wepchnę i klej. Według zaleceń producenta najpierw smarujemy powiekę klejem, a następnie pychamy ją szpatułką. Nie wiem, czy to dobrze robię, bo robię to pierwszy raz, ale ten klej jest biały. On ma być taki biały i śmierdzi. Nie pachnie ładnie.
Śmierć taką typową chemią. O nie, zaczynają mi się przyklejać już powieki. Zanim cokolwiek zrobiłam. Jezu, ale to jest creepy. No się nic nie skleiło. Wyglądam, jakbym miała Downa. O Boże. Ała! O Boże, nie, no nie, no bez kitu, nie da się tego zrobić. Patrzcie, jakie mam oko. Mam dziury w oku, takie konkretne. To chyba nie powinno tak wyglądać. Ała, no. Może tak zostanę z tym. Au. Nie ma opcji, żebym tak gdziekolwiek wyszła z domu. Właśnie zmyłam ten klej, bo chyba dałam go po prostu za dużo. Tak mi się wydaje. Nie jest tutaj napisane, ile tego kleju trzeba dać, ale wydaje mi się, że dałam go za dużo. Dam go teraz mniej, bo zrobiłam sobie krzywdę przed chwilą. To taką sporą. Myślę, że jedna kreska wystarczy. I teraz tym widełkiem, który mi zrobił krzywdę wcześniej. Dalej nie jestem przekonana, czy to ma jakikolwiek sens dla osób, które mają podwójną powiekę. Znaczy, dla gajdzinów, no. Może tak to uklepiemy. Widzicie jakąś różnicę poza tym, że to oko mi opada? Bo ja nie. Jakoś tak dziwnie się skleiło. To oko nawet jakoś wygląda. A to wygląda, jakbym miała nieudany zabieg chirurgiczny na oku. Ale nie podoba mi się to. Widzicie, jak to wygląda? To są moje oczy otwarte na tej samej... tak samo. To oko wygląda, jakby umierało. A to wygląda nawet znośnie, tylko ma taką kreskę. Nie, zmywam to. W końcu po decyzji, że zmywam to dziadostwo, tak wyglądają moje oczy po zmyciu tego, wyglądają o wiele lepiej, więc już nie będziemy kombinować. Stwierdziłam, że zajmiemy się teraz makijażem oka i dopiero potem zrobię makijaż całej twarzy. Także zapraszam do makijażu oka. Yeah, 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 yeah